Hej ekipa, witam was z Taniem, witam was serdecznie w trzeciej kampanii Iron Harvest. Kampania Saxonii, jak widzicie, ciekawie się prezentuje. Mamy tą znienawidzoną jednostką tych bombardierów, tych moździerzowców, którzy nam naprawdę napsuli nieraz krwi. No i w każdym razie będzie na pewno się działo bardzo interesująco. Bardzo fajnie, że wchodzimy w ten trzeci rozdział. Już się nie mogłem doczekać i w ogóle ta fabuła, jak ona prowadzi nas najpierw Polania, później Rusfiecja, a teraz Saksonia. Ciekaw jestem, co dla nas przygotowali twórcy. Natomiast, no cóż, bierzemy i przeglądajmy, co tam twórcy dla nas przygotowali. I mamy kampania Saksonii. Wojna, która położyła kres wszystkim wojnom. Imperium Saksonii ma coraz mniejsze wpływy na arenie międzynarodowej, a nieznane siły knują, by zdetronizować panującego cesarza. W dzień jutrzejszy jednak jeszcze większe zagrożenie, któremu żaden kraj nie zdoła zapobiec samodzielnie. Dobra, w takim razie bierzemy... Powtórz kampanię? Znów kampanię? Chyba znów kampanię. W takim razie choć chyba powtórz kampanię, żeby obejrzeć wszystkie filmiki po kolei. Bierzemy oczywiście krew i chwała. Postaci jednostki mówią w swoich rodzimych językach. To zostawiamy jako wyłączone, bo jednak ten język polski jakoś nam lepiej wchodzi w krew. Zresztą zwróciliście uwagę na to, że jednak tutaj lepsza jakość, na gorszych jakościach lepiej po polsku. Ewentualnie w trakcie rozgrywki zobaczymy, jak się przełączymy na saksoński. Chyba że zostawimy, no dobra, na razie zrobimy tak jak teraz. I ruszamy z tym. Że 920? To niesamowite, prawda? Co? To wszystko. Największa operacja od kampanii Napoleona przeciwko rozwiedce. Napoleon przegrał. Planujesz przegrać wojnę swojego ojca? Napoleon nie miał u siebie mechów, ani też najwybitniejszego taktyka od czasów Hannibala. Czyżby w Akademii zaczęli nauczać wazeliniarstwa? Uważaj na siebie, jak będziemy na polu walki. Żołnierz strzela, pan Bóg kule nosi. Ha! Najlepiej, gdybyś był w bunkrze 10 kilometrów od frontu. I przegapił zabawę? Wiktoria chce, abyśmy wreszcie wzięli, co do nas należy. Zrobię na wschodzie to, czego na zachodzie dokonali moi przodkowie. Polanie i rozwieci raczej będą mieli na ten temat coś do powiedzenia. Alzolos! Zostało 10 minut do operacji Sonnenaufgang! Tak jest! Słuchajcie, wszyscy jesteśmy podekscytowani, ale zachowajcie czujność. To nie jest wyścig. Po prostu musimy być pierwsi w Sankt Petersburgu. Jak wiecie, mamy zaszczyt gościć w naszych szeregach księcia Wilhelma. Nie dajcie go zabić, chyba że znów zacznie mi przerywać. Dzień przejdzie do historii jako początek saksońskiej ofensywy na polańskiej granicy na przestrzeni kilkuset kilometrów.
Mamy zająć ten dworzec kolejowy. Cel nie jest zbyt prestiżowy, ale ma duże znaczenie strategiczne w działaniach wojennych. Oberst von Trautheim zajmie lewą zachodnią flankę i poprowadzi wojska na północ. Na wschodzie natarcie poprowadzi major von Kolpitz, broniąc prawej flanki. Przewidujemy niewielki opór. Książę Wilhelm, Brunhilda i ja jesteśmy przygotowani, żeby zniszczyć wszelkie napotkane umocnienia. Wojna robi z chłopców mężczyzn, a z mężczyzn bohaterów. Wykorzystajcie tę okazję. Forwards! Ja! Forwards! Czyli po prostu witajcie na froncie. No, witajcie na froncie, gdzie kierujemy Saksonią i tega mega, mega jednostka Brunhilda. No proszę was. Brunhilda, mamy mega jednostkę. No faktycznie taka potężna. I tutaj ona ma... Co ma tu? Ostrzał tyryski. Oszrywujesz wybrany cel wielokalibrowym pociskiem o zwiększonym zasięgu. I mamy... Zdolność pasywna stacja bojowa. Umożliwia ręczne obsadzenie artylerii burtowej Brunhildy piechotą, co zwiększa szybkość, szczelność uzbrojenia pokładowego. O, to byłoby spoko. Wezmę sobie zwykłą piechotę i zapakuję. I mam jeszcze księcia Wilhelma. Tak to się on prezentuje. No, taka bestia. Spoko, strój oczywiście odwalony, żeby szpan, jednym słowem. Ciekaw jestem, czy ten szpan jednak umie walczyć. Natomiast on, co tutaj ma w sobie? Mamy salwa rakietowa. Wystrzeli w łyż we własnym, we wskazanym miejscu salwę rakiet. I mamy zdolność pasywną wpływ władcy. Jednostki piechoty w pobliżu Wilhelma są odporne na ogień obezwładniający. No i dobra, w takim razie ruszamy, bo już widzę, że sąsiedzi lewi, z lewej i z prawej strony ruszyli. Tutaj mają, aha, czyli tu mają... CKM i miotociągnę. Tak, super. No to już chyba coś czuję, że to takie łatwe nie będzie. Choć może sobie dadzą radę, jakbyś jakieś mechy tutaj sprowadzić. A tutaj też widzę CKM i widzimy trochę piechoty. No, przyznaję, nie będzie łatwo. Ale dobra, ruszamy do dzieła. On tutaj ma jakiś piorun. Czy nie wiem, o co chodzi. Bierzemy inżynierów po trójkę. Bombardierów, kanonierów po czwórkę. A tych... Pod piąteczką postawił, więc ruszamy. Jedenka, dwójka, trójka, czwórka i piątka, proszę do przodu. Dwójka szybko do walki, jedynka także szybko do walki. Tutaj prawdopodobnie są pierwsze jednostki wroga. Mniej więcej w tej samej linii jakoś, tutaj widzę, będzie podtrzymane. No, ci sobie zdecydowanie nie radzą. Niby próbują, ale no tak nie do końca. Im to nie wychodzi, bo jak szybko widzę, że padają. A przydałoby się jednostki mechy. O! Nie ma problemu. Nie ma problemu. Pięknie rozwal ich. Tutaj. O, uwaga leci. Uuu, jaki piękny strzał. Dobra. To teraz ty, mój kolego, zajmij się tymi grandierami. A czwóreczka i piąteczka zajmie się tym. Uhu, jaka piękna zwalka. Czy ty jesteś Wilhelm dobry na piechotę? Zdecydowanie. A Brunhilda, czyli ten główny dowodzący, będzie dobry na mechy. Znaczy mechy. No ogólnie takie jednostki. Tak? Co tam się dzieje, Günther? Nie wiem. Spróbujmy mu pomóc. Dobra, spróbujmy, nie ma problemu. O, słuchajcie, przytulimy też sobie CKM. Z chęcią przytulę CKM. Ruszmy dalej, czy tak, tutaj jest mech ten, tutaj poleci ten, tam Brunhilda. Mechanicy ładnie do przodu. Czwóreczka. I... Czekamy na zadanie. I piąteczka, obsadzamy broń, bardzo z chęcią, przytulę. Chętnie przywitamy wroga ogniem z naszego karabinu. No ba, i piąteczka oczywiście tutaj ruszymy. No i zobaczymy, jak oni się tu prezentują. O, słuchajcie, CKM tu jest. Jakby tak podejść, zdążyć, to może by nam się udało rzucić granat i CKM by rozwalił. Nie wiem, czy uda mi się zdążyć, ale spróbujemy. Potrzeba więcej ludzi po lewej. No właśnie, więcej ludzi, gdzie ci ludzie? Mi też by się przydało takie z jeden oddział. Miło by było przytulić. No ale dobra, ruszać się. Jakieś granaty tu rzucić u nich. Granaty są dobre na wszystko. Tak jest, granaty są dobre na wszystko, proszę ogarniać. Rzucamy te granaty, mam nadzieję, że zdążymy. No, no, rzucaj. Rzucaj i znowu, i chodu. Chodu. Kurczę, dobra, trochę ich tam rozciągnęliśmy, ale... O nie, ogień od... O nie, najgorzej. Najgorzej. Bo tutaj nas złapali potem wichem. Czy ty jesteś w stanie podejść, żeby im tutaj jakoś wsparcie dać? Najgorzej! Nie, moi grenadierzy! No wycofać ich, no kurczę, i na dodatek jest to, że oni tego nie rozwalili. Kurczę, no prawie oddział rozwalili mi. Dobra, Brunhilda, powiedz mi, czy ty jesteś w stanie ich tutaj rozwalić?
Tak, zgadzam się, to jest jakiś obłęd. Odłamkowym Vanny Time byłoby całkiem czasy. Halo, tutaj, no ciśnij. No weź na ich pociśnij, no kurczę, rozwali mi cały oddział. No troszkę ich tam, o, w końcu zeszli z tekem, no chociaż tyle dobrego. No ale straciłem dwa oddziały granadierów. To jest mega strata. No dobra. Tak? O nie. Okej, trzeba się tym działem zająć. Ty może coś z tego uszczkniesz? Miło by było. O, teraz ładnie tyłem się ustawili. Miło by było ich pocisnąć. Choć tak w sumie, ty jakbyś się bokiem ustawić, to byłoby najłatwiej. Ty zajmij się piechotą. O, ładnie. Brunhilda. Jeszcze raz. Ty się wycofaj, bo widzę, że się uwzięli na ciebie. Miło by było jeszcze jeden strzał tam pocisnąć. Okej, teraz tutaj. Okej, uciekli. Haha, dobra. Dobra nasza teraz Brunhilda. Obróć się i rozwalać tych. Tych tutaj, 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 tutaj. A ty? No cóż, ciśniemy. Tu jest w zasięgu. Są w zasięgu, super, dobra. Bardzo się fajnie udało. O grenadierze, jakby tak grenadierów teraz ogarnął jakiś, to byłoby idealnie. Was i zdaz, no po prostu, ja tu widzę, że tu walczą, ale trochę to nie idzie. No chodź ta Brunhilda z boku, jak strzelamy, mamy szybką strzelność. Dajemy radę, czyli faktycznie ta piechota pomaga coś. Nie powiem, że nie. Tak, nie mają żadnych szans, tylko fajnie byłoby jednak się trochę przemieścić. Grenadierzy, nie wybaczę sobie grenadierów. Okej, okay. Trzeba by Brunhildę naprawić. Tak. Okej, okay, przegrupowanie. To działa, jakbym przytulił. O, to byłoby siadło, tylko musiałbym. Co nie? Co? Co? Żadne mechy. A miło by było. Siła ognia musi być. My musimy się ruszyć do przodu, bo tu nie możemy pozwolić, żeby to działo nam przyjęli. Okej. Okay. O, mechy, są faktycznie mechy. Są faktycznie mechy, ale wiecie, na razie tego nie będę marnował. Może mi się uda. Okej, widzę. Przejmować to działo szybko. Ciśnij to działo. Ciśnij, a my tu bijemy z tym. A ty się wycofaj. Książę Wilhelm pod ostrzałem, dostał łomot i pod ostrzałem. Oczywiście, Wilhelm, wycofuj się. Wycofuj się, do tyłu Wilhelm, do tyłu. Cisnąć, tutaj piechotę. Okej, okay, ten mech dostał, super, tutaj dostaję. Wróg mam nadzieję, że... Okej, okay, Wilhelma trzeba uleczyć. Szybko. Dobra, tutaj szybko rozwalę. Mam nadzieję, że to działo. O, pięknie, rozwalony. Jeszcze jeden mech, jeszcze tylko jeden mały, ludki mech. A my szybko podnosimy. Ruchy. Dobra, udało się. Dobra, ciśniemy tutaj wroga. Czekam. Tak? Tak? Okej. Okay. Przegrupować się, szybko. A tutaj trzeba pójść. Przy jakimś wsparciu. O, grenadierów dostaliśmy. Super, dobrze. Dzięki Bogu, posiłki. Tak jest. Okej, okay, trzeba ponaprawiać działa, trzeba ponaprawiać CKM-y i trzeba się przegrupować. Tutaj, z tej strony dostaję łomot, więc tutaj trzeba będzie się jakoś przegrupować. No działo i te wszystkie jednostki naprawiamy, a my powoli będziemy się kierować w takim razie w tym kierunku. Jeszcze tylko Wilhelma, przydałoby się jeden zestaw inżynierów jeszcze. Mamy łopatę, aj, uciekło, myślałem, że łopatę bym przytulił. Dobra, mamy pozałapotantą, czyli tego Wilhelma jeszcze załatajcie. A my cóż, przechodzimy tędy i mam nadzieję, że to nam wypali. Miło by było. Tu mamy grenadierzy. Ciekawy jestem, czy grenadierzy strzelałem tylko z tego działa, a czy grenadierzy, czy... Jak oni są? Kanonierzy. Czy oni też, te jednostki poboczne też by strzelały w samym sobie? No nic, póki co, ruszamy dalej. Tutaj grenadierów bierzemy tu, przegrupowanie. Tutaj mamy zasoby, trzeba by też te zasoby przytulić. Wykorzystajmy to. Znaleźć to, wykorzystujemy jak najbardziej. Obsługa CKM-u czeka na rozkazy. Obsługa CKM-u się tutaj ładnie ustawia, żeby tu wróg się nie przedostał. Na razie się przegrupowuje tu, żeby tym dać wsparcie. Czy to wypali? To się okaże, rzućmy im tutaj. Tak jest. Nie wiem, jak tam ma zasięg tego. A tu już prawie jest ogarnięte. Okej, okay, mamy zasoby zgarnięte. Okej, okay, więc teraz tu naprawiamy CKM. Jeszcze zbieramy? Jeszcze, dobra. Idzie Brunhilda. Budu będzie Brunhilda, będzie jak walnie Brunhilda, to dziękuję bardzo.
Ładnie się tak gibie, trzeba przyznać. O, dzień dobry. Dzień dobry. A ty bokiem się ładnie ustaw, żeby tutaj zająć się tą jednostką. Tak? A tak na dwa działa, tak z dwóch stron byłoby miło przytulić. Okej, okay, zgadniamy tu. Mechy idą. Trzeba się tam zawinąć szybciej tam. Wilhelm, jak tam idziesz z tym? Jednostkami dają radę? Bo tak mnie w dwa fronty wzięli. Okej, okay, tych grenadierów zabieramy stąd. Szybko. Przytulamy tu. I tutaj trzeba poradzić sobie z tym. No kurczę, przydałoby się coś więcej. Jakieś dodatkowe wsparcie. Dziękuję, właśnie o to chodzi. Okej, okay, tu rozwalony jeszcze jeden mech i damy radę. Okej, okay, miotacze, tam są miotacze, ale w sumie granatem jakbym ich potraktował. Granatem ich. Okej, okay, wciśnięte, choć chyba i tak za późno, ale mimo wszystko. Okej, okay, daliśmy radę, już bałem się gorzenia, ale tutaj. Najgorzej jest tutaj, mi się wydaje, że tutaj będzie wróg próbował u nas uderzyć. Więc Brunhilda wycofuje się. Wilhelm też. Miło by było się tutaj wsparcie ogarnąć. Tutaj, Wilhelm. O, mamy miotacze, wiecie co, przytulę te miotacze. Miotacze ognia są mega, jest, zresztą sami wiemy. No chodź Wilhelm, no i patrzcie, idą do nas. Zająć się nimi, już, cisnąć ich tutaj. Szybko, idziemy, Brunhilda, jesteś tutaj? Dobrze, idziemy tutaj, zajmować się tymi jednostkami. Okej, okay, działo przeciwmechowo rozwala mecha. Szybko. Czekałem też, szybko rozwalamy. A my rozwalamy granatem. Oczywiście, że granatem. Szybko. Inżynierowie naprawiać działo. Działa trzeba oszczędzić, pilnować działa. Okej, okay, was wycofujemy. Okej, okay, ciśnij. Tutaj tych ciśnij. O, super. I już prawie rozwalony. Super. A, pięknie. No to walki trwają. No właśnie. Wroga, mechy. Oni nie żartują. My też nie. A ja? Umocnijcie pozycję. To jeszcze nie koniec. Jak najbardziej nie koniec. To nie jest... O, jeszcze tutaj ktoś się kraje? Kręci? Już po zabawie. Żeby nie było. Dobra. Czyli tak, grenadierzy, zbieramy. Nie wchodź tam. No powiem wam szczerze, niezła batalia. Udało nam się trochę tu ogarnąć temat, ale musimy ruszyć dalej. Okej, tutaj ponaprawiać trzeba nasze mechy. Tutaj ruszamy z tym działem i CKM-em. Okej, zgarnięte. I zbieramy dalej zasoby. Tutaj przydałoby się... No tutaj jest CKM, przydałoby się z moździerza pociągnąć, ale moździerzy nadal nie mamy. Na razie trzymamy ich w odwodzie. Tu zasoby zebrane, apteczki. Na razie nic nie ma potrzeby, więc całkiem spoko. Mamy miotacze, to jest mega. Mów, co mamy robić. Może wy się tam nie pchajcie pod ten CKM? Minimalnie? I co z tym? Brunhilda? Szybko! A nie, dobra. Wycofać się, przegrupować się. Szybko. Idziemy w tym kierunku. No i cóż, do przodu nacieramy na tą bazę. Tutaj widzę najsilniejsze jednostki. O, tu się udało. Nie wiem jak tutaj z tej strony. O, jest to. Walnijmy im tutaj z tym. Choć mogłem to zachować dla mecha, aż dla tego CKM-a. Dobra, słuchajcie, nie ma co przedłużać. Ruszamy do przodu. I zobaczymy co. O, nas tutaj czekaj. Piechota nas tutaj próbuje podejść. Nie damy się. Palić ich szybko. Oj, super. I to się nazywa solidna rozwałka. Brunhilda trzeba się naprawić. Tutaj są, widzę, jednostki. Okej, trzeba im tu wspomóc. Walnijmy tym. No, strzelaj. Ale masz cela, kurczę. Okej, trochę tam dostali. To trzeba przyznać. O, już, dziękuję. Grenadierzy wzięliby te CKM-y. Grenadierzy według mnie są taką jednostką, która może sobie spokojnie na to pozwolić. A my cóż, lecimy dalej. Mam nadzieję, że tutaj szybko ogarniemy te jednostki i się nimi szybko też zajmiemy. Okej, okay, pomogłem ludziom Majora, nie ma problemu. Tutaj się teraz tylko zająć tym CKM-em.
I byłoby cacy. No tak jeszcze chwilkę. Tutaj wroga przyszpiliłem. Ocekłem, powiem wam, naprawdę jest mega jednostka. Zwłaszcza, że działo też robi nam wsparcie. Jest tutaj wróg. No, jest przyszpilony. I myślałem, dobra, możemy się przegrupować. Idziemy tutaj, wbijamy. No i zostaje nam do zdobycia tylko ten fragment. Mam nadzieję, że tutaj damy radę. A jeszcze tak rozwalić tego by się przydało. Tutaj rozwalić tego. No tutaj Brunhilda ma fajnie, bo jak idziemy, to możemy faktycznie sobie tutaj śmiało podziałać. Tutaj jednostki piechoty też, proszę przegrupować. No tutaj szybko, o pięknie rozwalony CKM wroga, o to chodzi. Tutaj no cóż, jeszcze tylko fragment i chyba już bijemy. Dosyć solidnie. Idziemy, idziemy. Prosimy o rozkazy, proszę bardzo, działo też tutaj przegrupować. No i halo, a ty się zajmij tymi jednostkami. No tutaj, o, czy ja tu widzę drugie działo? Tak, to by się przydało. Oj, to by się przydało. I praktycznie, słuchajcie, jesteśmy w bazie wroga. Tutaj raczej nic się więcej nie wydarzy. No, zajmujemy ten punkt. I będzie to. I to jest nasze. Dokładnie tak, pora zatknąć flagę na dworcu. I zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Jesteśmy już u celu. I nasza flaga właśnie powiewa nad dworcem. Oj tak, piękny widok. Sir, meldunki z innych sektorów mówią o silnym oporze na całej linii frontu. Wróg wdziera się na terytorium Saksonii. Straty? Szacunki idą w dziesiątki tysięcy. To jakiś obłęd. Polania zawsze miała dość ludzi, ale w przeszłości nie mogli tak szybko ich zmobilizować. Pociągi i automaszyny to zmieniły. Więc musimy... Melduję, że z północy nadciągają duże siły wroga! Umocnić te pozycje i ściągnąć mi tu każdą broń, jaką się da. Trzeba zająć zwężenia na północy. Nie możemy z nimi walczyć na otwartym polu. Nie ma problemu, 120 sekund do natarcia. Ale wiecie co? Gdzie są moje działa? Ej, oszukali mnie, ja tu miałem fajne jednostki. Tutaj miałem działo, miałem... O, cię tutaj oszukali. Nie fair, ja się czuję teraz mocno oszukany. Ja tu wyzbierałem zasoby. Zasoby zostały, ale nam zabrali, słuchajcie, zabrali nam zasoby. Jakie obozy. Dobra, czyli w takim razie inżynierów wykorzystuję do stawiania min. Sądzę, że miny w tym miejscu będą idealnie, żeby właśnie w razie gdyby mechy tu miały ochotę przyjść. A my cóż, no tu się rozstawiamy. Działo proszę ustawić w tym, tak może bardziej w tym kierunku. O tu, tak, może tutaj jednak się cofnijmy tymi jednostkami, żeby tutaj Brunhilda troszkę w tym kierunku. No i cóż, CKM-iści tutaj bardzo też ładnie byłoby mile widziane. O, proszę bardzo. No ale mega trochę czuję się oszukany. No i mam mega. Będą bardziej lękać się nas niż ich. Jesteśmy najlepiej wyposażoną armią na świecie. Do tego byliśmy szkoleni. Od 100 lat nie przegraliśmy żadnej wojny. I dziś to się nie zmieni. Za Saksonię! Za Saksonię! No super fajnie, no ale naprawdę się czuję szukany. To jest nie fair. Okej, okay, stawiamy jeszcze jedną minę tu, jeszcze z jedną minę może tu, bo tak nie wiem skąd będą nacierać, spróbować trzeba, wiecie, zawsze to jakieś osłabienie jednostek, tak, sądzę, że będą tędy nacierać i tędy, bo tu widać faktycznie, są takie drogi, że tylko właśnie, żeby wróg mógł tędy wbić, no tak szybciej z tymi minami, dobra, dowiemy się, okej, już, wy też macie, tak żeby się nie apakować na jednostki wroga, byłoby miło, bardzo. Okej, mamy to. Pora zawijać do domku. Okej, i tutaj, wiecie co? Zastanawiam się, czy jakieś umocnienia drut kolczasty albo coś? Tak, o tędy tutaj? Tutaj tak, ustawić coś? Spróbujmy właśnie zasieki takie coś zrobić. A, z tej strony idą. A, piechota. Ale tak, piechota chyba nie aktywuje min. Nie, ale... O, ktoś mecha dostał. Mech dostał, dobra. Więc Brunhilda, tak się ustaw może boczkiem. Tutaj, tak, bo chciałbym, żeby tutaj jednak był lepszy oszczał, ale właśnie, bo nasze jednostki nie tutaj. Grandierzy, pakować się tutaj do jednostki, żeby tutaj Brunhilda ładnie miała oszczał. O, właśnie o to chodzi, żeby działał, burtowe działało. I pięknie, dobra, i tu mamy jednostki wroga, no co, rozwalone. Nawet nie myślałem, że tak szybko.
Udało nam się szybciej niż myślałem. Dobra, Muchylina, gdzie ty idziesz? Tu, proszę się tu ładnie ustawić. Okej. Okay. No cóż, rozstawiamy kolejne w takim razie miny. Miny tutaj świetnie się prezentują. A jak tam jednostki? No tu też ładnie się trzymają. Na razie jest w porządku. Miotacze ognia mają. Powiedzcie, że macie miotacze. Tak, mają miotacze. Dobra. Czyli jestem troszkę bardziej bezpieczny u nich. Druga jednostka. Tutaj. Cesarscy, zapraszam tutaj. Kolejne miny. Z tej strony nie idą, ale może się tutaj jednak miny więcej przyda. Liczę na to, żeby tutaj postawić. Choć zastanawiam się, czy wróg tutaj nie uderzy zaraz mechami na nas. Może być to problematyczne. Staramy się mimo wszystko rozstawiać. Szybko, 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 szybko. Im szybciej, tym lepiej. Proszę. 30 sekund na natarcia. A, jak oni skończą walkę, to dopiero wtedy... Aha, czyli jak naprawdę, dopóki oni walczą, to my mamy szansę się na przygotować. Całkiem spoko. No, chodźcie z tymi tutaj inżynierowie, zapraszam. Okej, okay, mamy to. Jeszcze jedną minę tutaj. A wy? No cóż, przegrupować się. Tylko Brunhilda jest trochę tak głupio ustawiona. Nie podoba mi się to ustawienie Brunhildy. Bo ona się troszkę tutaj napatoczyła na linię strzału. A wiem, ona może przyjąć sporo tutaj. Teraz tak, skąd? O, tutaj idą mechy. Już, 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 szybciej, szybciej, szybciej. Mamy to. Szybciej, mamy to. Okej, okay, idą. O nie, miny mi wykrywają. Jak to tak? Dobra, damy radę. Wierzę w to. Cisnąć tutaj. Okej, okay, wiecie co? Brunhilda ma fajną zdolność. Użyjmy jej. I tutaj też rzućmy tego mecha. Tutaj w działo trzeba uderzyć, znaczy tym trzeba uderzyć. O, pięknie mechy poszły, wroga. W rozsypkę. Taka jest nadzieja, że pójdą w rozsypkę. No, no, super. I zasoby, nam się kończą. Uuu. Inżynierowie, wybierać zasoby. Wybierać to. Coś tam zostało? Wysadzili wszystko? Musieli to wstrzelić. Co tu idzie, co tu? O nie. Szybko do boju, do boju. Brać to działo. Brać to działo wroga. O, super. Wcisnąć to. Rozwalić ich tutaj. Okej, okay, Brunhilda, nie strzelaj. Może się uda. Okej, okay, dobra, mamy to. Działo, działo, działo. Nasze będzie. Nasze będzie działo. Strzelajcie do nich tutaj. O nie, Brunhilda, nie musiała. O nie. Rozwalili mi działo. Tak liczyłem na to działo. Serio. Czuję się rozczarowany. Potężnie się czuję rozczarowany, ale dobra, zbieram zasoby i rozstawiamy kolejne miny. Jak tutaj jednostki. I tutaj mamy CKM-iśców, ale strzela... Kurczę, dlaczego akurat tak z tej strony? Jeszcze tam działo nam rozwalą, no to jest najgorsze. To na pewno pokrzyżuje. Nie pomożemy im? O nie, chyba sobie dadzą radę. Mam taką nadzieję, że sobie dadzą radę. Swoją drogą, jakbym postawił bunkier, chyba dobre, lepiej by miłoby to. No tak. No widzę. Straciłem wszystkich ludzi. Przyślijcie wsparcie. Mhm. Gdzie są te nasze cholerne mechy? No przydałoby się. To nic się. Nie wyrabia. Zewsząd dostają prośbę o wsparcie. Powiedzcie im, że jak chcą mieć następcę tronu, to niech lepiej przyślą tu mechy. Tak jest. Postaram się. Oddawajcie super. Króla. Musimy wytrzymać. Jesteśmy super. Gotowi. Rewelacja, nie? Rozstawić działo. Dobra, tutaj mamy mechy, miny rozstawione. Zastanawiam się, gdzie teraz uderzą. Mamy dosłownie moment na dotarcie. Przetrwaj atak, mamy wytrzymać jak najdłużej. Okej, okay, jednostki wroga idą. Inżynierowie tutaj. CKM-i działają, super. Co wy tu macie na mnie? O nie, my się tak nie bawimy. My się tak nie bawimy, proszę tu rozwalić te jednostki. Proszę rozwalić te jednostki. Artylerię mają, słuchajcie. Artylerię. Mi takie coś się nie podoba, że oni tutaj używają artylerii. Wilhelm, może tak się cofnie jednak. No właśnie. No staram się. Działo, 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 strzelaj. Ciśnij. Okej, okay, ty też się w sumie wycofaj, Brunhilda, bo tak jakby w działo wszedł, to byłoby spoko. O, i Wilhelma też pomożemy. A tutaj z tej strony idą. Okej, okay, wiecie co? Trzeba im wysłać wsparcie. Was. Szybko tutaj, szybko tutaj. Cisnąć tą jednostkę. Może się uda. Wróg atakuje ze wschodu. Okej, ciśniemy. O, dostał. Super. Mamy to. Ze wschodu nadciągają oddziały wroga. Musieli się przetrzeć przez naszych. Aha. Aha. Się w bazie na południu. Aha, super.
Nowe zadanie. Okej, okay, czyli odwrót, odwrót, trąbimy odwrót, tu, otrąbimy na odwrót, uwaga, wycofujemy się, pora się wycofać, niestety. Tutaj ci muszę rozwalić jeszcze to zadanie, rozwalić trzy artylerie, więc może się to uda. Może się to uda, tylko tak. Szybciej! Szybciej! Ciśnąć tą jednostkę! No nie, dlaczego tak się ona odwróciła? Ona się nie powinna odwracać tutaj. Szybciej! Ciśnąć! Ciśnąć! Uda się rozwalić, mam taką nadzieję! Najgorsze jest to, że. Dobra, więc wycofujemy się tymi jednostkami. Tutaj, natomiast my, no cóż, musimy kombinować, słuchajcie, jak zwykle musimy kombinować, no tu nie udało się tego niestety rozwalić. Okej, okay. Słuchajcie, najgorsze jest to, że Brunhilda dostała i ten dostał też. Okej, okay, tu się rozstawić. Naprawiać. Cisnąć. A widzieliście, tam poleźli. Okej, okay. Naprawiać. Naprawiać. Tutaj. Okej, okay, zaraz rozbierzemy ich, więc spoko. Okej, okay. Pora się wycofać. Zdecydowanie się pora wycofać. Jednostka rozwala wrogów. Miło by było. Trzymać ich tutaj. I tam ktoś do mnie naparzy, tylko nie widzę skąd. Tutaj mamy żółwia, przeciwnika. A my się wycofać tutaj musimy. Nie wiem, czy to da radę. Jak to da radę? Kurczak, jednostki wroga. Okej, okay, cisnąć tutaj. No widzę, że oszczał wroga. A... Zadanie poboczne wykonane. Mech artyryjski rozwalony, tylko chyba miną. Chyba miną dostał, więc spoko. Ale staramy się naprawiać. Tak jest. Staramy się jak najszybciej, jak najdalej. Naprawiać tutaj. Szybciej. Brunhilde naprawiać. Nie wiem, czy to mi się uda, ale próbujemy. Wilhelm daje radę, ale Brunhilda? Nie wiem. Ale chyba ci dostają, w tylny pancerz, bo Brunhilda cały czas ją ostrzeliwuje. O nie, inżynierowie padli. Najgorzej. Miło by było się dowiedzieć też, gdzie jest twój wróg. Okej, okay, tutaj. Pasowałoby. O, wróg się przestał nam interesować, a to ciekawe. Idziemy. Książę Saksonii nadchodzi. No dobra, idą na nas. Brunhilda trzyma się jako tako jeszcze. Musimy się razem trzymać. Bo zdecydowanie jednostki wroga nie chcą nam odpuścić. I to mnie martwi. Czy się zatrzymali? Chyba tak. Okej, okay. A zdejmują flagę. Łobuzy. Rozpoznano licznych wrogów. Czyli jak zdejmą flagę, to już po zabawie. To ruszą na nas. Więc musimy jak szybciej do odwrót. Tu trąbimy odwrót, niestety. A, tak blisko było zwycięstwo. Saksonia znowu dostała po głowach. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Dobra, jesteśmy, udało się. No, przyznaję, bitwa fajna, ale... przegrana też nas dostała. Okej, okay, dostajemy. Wilhelm, jakbyś tak pomógł zająć się tymi jednostkami. Próbuję chwilę, trzeba by podnieść. Komendancie von Wiesburg, jednostki pancerne czekają na rozkazy na południe od pana. No super! Super! Tak jest, już idziemy! Tak jest, ciśniemy! Wilhelm, wycofuj się! I trzymaj za linią nowych maszyn! No to super! To pasowałoby się teraz naprawić, powiem wam szczerze, ale! Fajnie by było się naprawdę mega naprawić. Gdzie są inżynierowie? Inżynierowie, Brunhilde naprawiać! Okej, okay, mechy. Idą mechy. Cisnąć wroga, cisnąć wroga. Dobra, walka, musimy wytrwać to. Kolejne jednostki, cisnąć. Mecha żółwia. Wilhelm, gdzie jesteś? Rzuć tam do nich mechy. Tutaj, maszyna krycząca, jak najbardziej. Rozwalamy, ciśniemy wroga. Wszystkie jednostki, ci. Bombardierzy, jak najbardziej. Ło, jaka armia idzie, ciśniemy ich. Tutaj, tą jednostkę cisnąć. Okej, okay, Brunhilda stoi na nogach, super. Dawaj tutaj działo swoje artyleryjskie, przyda się. Tutaj kolejne jednostki, nie mamy zdolności, ale tutaj ciśniemy jak tylko możemy. Tak jest, rozwalić tych drani. Kurcze, co tu się dzieje, jaka wojna. Okej, okay. Rozwal tego. Tu rozwalamy tych piechociarzy i rozwalamy mecha. Inżynierowie. Mi dało... O, i co teraz? Co teraz? Uciekają! Przygotować się do pościgu. Nie, wracajcie. Musimy się przegrupować.
Spieszcie rannych! Nie zostawimy ani jednego Saksona! Naprzód! Co za walka. Co tu się właściwie stało? Wygraliśmy. Właśnie tak na wojnie wygląda zwycięstwo. Zwycięstwo? Mamy więcej jednostek w odwodzie niż oni. Prędzej czy później wygramy. Nie możemy tak posyłać ludzi na rzeź. Mechy wroga mogą się równać z naszymi, Wilhelmie. Szybko nie wygramy. To niedopuszczalne. Rozkazy bardzo wyraźnie zabraniają nam świętowania z wrogiem. Jest gwiazdka. Jedyny dzień w roku, kiedy można zapomnieć o tym piekle. Ci ludzie zamordowali ponad 2 miliony Saksonów. Ty chcesz, żebym z nimi świętował? Twój ojciec uważa, że warto. Bez sensu. To nie jest wojna mojego ojca. Na pewno nie teraz. To przez Reichstag, tych polityków i przemysłowców, prawników i bankierów. Korona powinna mieć prawo wysłać ich wszystkich do diabła. I powiedzieć wszystkim ludziom, że cierpieli na darmo, to by oznaczało koniec monarchii. Ile istnień można by ocalić, gdybyśmy zabili tych drani tu i teraz? No, powiem szczerze, nie spodziewałem się, że Saksonia tak łatwo dostanie łomot, no ale w sumie czego się oczekiwać, w końcu Polania zawsze potrafiła się bić. Zawsze dostawali wszyscy wrogowie Polanii łomot. W każdym razie podobała mi się kampania, podobała mi się potyczka. Już myślałem, że powiem wam szczerze, że nie dotrę, bo ta Brunhilda ledwie się trzymała na sam końcu, ale udało się. Podścieram z czoła i zaraz bierzemy się za kolejną kampanię. Natomiast jeżeli wam się podobało, zapraszam was do łapkowania, do subskrypcji i do polecania. Swoją drogą, zauważyliście, jaką ma rękę mechaniczną głównodowodzący? Mi się podoba. A wam? Dajcie znać w komentarzach. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was z Stanią. Hej, hej!